Graffiti sztuka miasta 3, teraz działam. Jadę tam dalej, mamy tutaj wodospada. Z wodospadu płynie woda sobie właśnie. Mamy tu zwierzątka, czyli tą wielką bajkę. To księga dżungli, zobacz jak to działa. Jedziemy tam dalej, teraz poznaj ten awans. Ten awans jedzie dalej, zobacz jak to działa. I tutaj ten dywan, czyli przerośnie ta skala. Jadę tam dalej, to nie Muhammad Ali, ani Mulder, ani Scully. Zobacz jak to działa na tej wielkiej skali. Graffiti miasta, sztuka 3. Graffiti sztuka miasta 3. Graffiti sztuka miasta 3. Graffiti sztuka miasta 3. Hej! Są dwie podstawowe rzeczy, bez których nie można wykonać graffiti. Trzeba mieć rękawiczki, trzeba mieć tak trochę talentu, no i w ogóle tak. Łatwiej chyba o to pierwsze, ale okazało się, że w Sieradzu nie zabrakło też dzieci obdarzonych talentem. W drugim etapie projektu Graffiti Sztuka Miasta uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Najmłodsza artystka miała niewiele ponad rok. Organizatorzy uważają, że akcja przyniosła wspaniałe efekty. Oj, bardzo. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo dużo dzieci, małych, aktywnych, bardzo zaangażowanych, są z nami od rana, myślę, że do samego końca malowania. Fantastycznie. Tak, ogromnie się cieszę. Już widzę, co z tego będzie. Po prostu buzia mi się sama uśmiecha, zresztą nie tylko mi, bo widzę, że wszystkie dzieci są zadowolone, a praca w re i efekt końcowy, myślę, będzie wspaniały. 26 maja na ścianach zespołu placówek wychowania pozaszkolnego w Sieradzu pojawiła się dżungla. Dzieci pod czujnym okiem instruktorów najpierw rysowały projekty na papierze. Najlepsze trafiły na ściany budynku. Oksana, powiedz mi, co ty tu właściwie robisz? Maluję graffiti. Ale graffiti to coś złego podobno. Nie. To jest taka sztuka. No uważam, że to jest naprawdę fajny taki rodzaj artystyczny. Projekt Graffiti Sztuka Miasta realizowany jest w 4 miastach województwa łódzkiego. Sieradzu, Łęczycy, Piotrkowie Trybunalskim, a wielki finał odbędzie się w Łodzi. To nie tylko malowanie budynków. Powiem szczerze, nie uchronimy się przed tym, żeby dzieci sięgały po spraye, dzieci, starsza młodzież. Ale możemy cały czas mówić, że warto malować w legalnych miejscach, że graffiti, w sumie street art, może upiększyć mury, że jest rodzajem rewitalizacji. Jeżeli po prostu jest namalowany w legalnym miejscu, możemy w ten sposób odświeżyć architekturę. Jest to bardzo ważne i najważniejsze jest to, że mówimy nie wandalizmowi, nie niszczeniu prywatnego mienia, nie niszczeniu publicznego mienia. Możemy się razem bawić, możemy razem tworzyć nową, lepszą przestrzeń. Powiem tak, w zeszłym roku otrzymałam telefon z Łódzkiego Domu Kultury i zapytana o to, czy widziałabym takie działanie. Uznałam, że jest to świetny pomysł na to, żeby odwrócić uwagę tych malujących, powiedzmy, nieciekawe scenki na blokach i naszych budynkach. Odwrócić od tego, żeby nie szpecić, a pokazać, że naprawdę, jeżeli już mamy w tą stronę zakusy, to można coś naprawdę fantastycznego zrobić i myślę, że to będzie taki bardzo dobry przykład na początek. Wykonanie wielkiego muralu nie jest wcale takie proste. Trzeba dokładnie zaplanować, co i gdzie powinno się znaleźć. Dżungla ma być realna, więc zwierzęta i rośliny muszą być na właściwych miejscach. Dzieci przekonały się, że malowanie graffiti wcale nie jest takie proste. Potrzeba chwilę skupienia, tak ma sobie zniknie, nie rozpraszał, no. Młodzi artyści wyczarowali palmy, małpy, lwy, tygrysy i wiele innych zwierząt. Ważny był każdy szczegół. Ktoś przecież musiał namalować na przykład dżownicę i motyle. Wspólna praca pozwoliła dzieciom docenić działanie zespołowe, nie ograniczające jednak indywidualnych talentów. Ci, którzy nie malowali, uczestniczyli w konkursach, tańczyli i śpiewali. Bo street art to coś więcej niż tylko malowanie po ścianach. Ale oczywiście, to jest cała subkultura, która już wychodzi znacznie szerzej, bo łączy się z muzyką hip-hopową, z beatboxem, również z breakdance'em. My nie tańczymy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. To jest jedna kultura i ile przyjemniej się maluje, jeżeli mamy dźwięki przyjemnej muzyki w tle. Myślę, że takim nadrzędnym celem generalnie, już ponad tym wszystkim, jest właśnie aktywność dzieci. Zresztą placówka jest nastawiona na działania w kierunku wzbudzania aktywności, kreatywności, pomysłowości, na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i myślę, że to jest jak najbardziej działanie w naszym kierunku, w kierunku tych celów, które mamy i które stoją przed placówką. Dzięki projektowi Graffiti Sztuka Miasta zespół placówek wychowania pozaszkolnego w Sieradzu zyskał zupełnie nowe oblicze. Niezwykły, magiczny świat dżungli wyczarowany przez dzieci i mistrzów graffiti przekonuje, że warto inwestować w wyobraźnię i talent.